Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na pikowanie brukselki oraz kapusty czerwonej Mars. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jeżeli nie wiecie podstaw na temat uprawy brukselki, to zapraszam Was na poprzedni odcinek, podlinkuję Wam na dole. Tam dokładnie omawiam, co, jak i dlaczego, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się pikowaniem. Moja brukselka troszkę się wyciągnęła, ale to nic. Zaraz pokażę Wam, jak to uratować. Będzie potrzebny nam pikownik lub jakiś ołówek, długopis, który pomoże nam wyciągać roślinki z ziemi oraz doniczki. Ja będę dawała do doniczek P7. Myślę, że wystarczą. Będę je pikowała, ponieważ jeszcze troszkę im zostało do wysadzenia do gruntu oraz chcę, aby były mniej wyciągnięte. Są to rośliny te są trochę przesuszone, ponieważ będzie się mi łatwiej wyciągało je. I teraz spróbujemy lekko podważając. Oj. Jak widzicie, system korzeniowy jest no dość duży i będziemy zasypywać, myślę, że aż dotąd. Moje doniczki tutaj, do których będę pikować, są podpisane. Zastanawiam się, czy nie są za płytkie. Tak, są trochę za płytkie. Ale to nic, poradzimy sobie. Oj, i złamałam. No, to już jedna mniej. Więc spróbujemy troszkę innej strategii. Będziemy używać pustych doniczek i do tych doniczek będziemy dawać ziemię. I jak widzicie, brukselka jest przepikowana. Wygląda super i teraz może trafić już na zewnątrz. Pamiętajcie, że brukselki nie lubią zbyt wysokiej temperatury. U mnie są cały czas na polu, na balkonie. Musimy tylko je teraz podlać i będą super rosły. Myślę, że w maju, jak jeszcze troszkę puszczą więcej listków i podrosną, trafią do gruntu. Pamiętajmy, chwytamy za listki, nie za łodygę. Mam tutaj coraz mniej miejsca, więc dlatego tak to wygląda, a nie inaczej. I wygląda super. Bierzemy kolejną roślinkę. No powiem Wam, że system korzeniowy jest naprawdę dość ładny, jak na to, że te roślinki były dość niedawno siane tak naprawdę.
więc bardzo szybko urosły. Pamiętajcie, że one bardzo szybko wschodzą. Ja właśnie przegapiłam. Dosłownie jeden dzień przegapiłam i strasznie się potem wyciągnęły. Więc jeżeli wy tylko będziecie teraz siać, to pilnujcie, bo naprawdę w 3 dni wzeszły. I gotowe. Jest to bardzo proste, bardzo szybkie. I na pewno roślinki się wam odwdzięczą i będą mieć piękny system korzeniowy. Teraz pokażę wam na kilku przykładach, jak przepikować jeszcze, ale to już będzie na przyspieszeniu. Pamiętajcie, żeby oznaczać swoje doniczki, roślinki, których macie naprawdę na pewno dużo. Zaraz pokażę wam, jak przepikować kapustę czerwoną Mars. I w zasadzie nie musiałabym oznaczać, bo jest to jedyna czerwona kapusta, więc na pewno będzie się dało ją w prosty sposób rozróżnić. Spróbujemy pikownikiem. Pamiętajcie, chwytamy za listki. O. I tak wygląda system korzeniowy kapusty czerwonej Mars. No jest ogromny, więc najwyższy czas, żeby trafiła do nowej doniczki. Jeżeli tak jak ja możecie, to zasypcie ją troszkę głębiej. Na pewno nie zaszkodzi to jej. I gotowe. Bardzo proste. Tak samo pikujemy wszystkie inne kapusty, więc jeżeli jeszcze nie pikowaliście kapust lub jeżeli będziecie wysadzać je do gruntu, to też zasypujcie je troszkę wyżej, jeżeli wasza rozsada jest wyciągnięta. Pamiętajcie o tym. Teraz pokażę wam jeszcze na dwóch i w tym odcinku będzie to wszystko. Nie ma was co zanudzać. A jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o uprawie tych kapust, to na kanale jest wiele już różnych odcinków, zarówno z brukselki, jak i z kapusty. O, tutaj jak widzicie, niestety przy przenoszeniu czy przy czymś zgniotłam sobie łodygę, więc już z tej kapusty nic nie będzie. Nawet nie będę się łudzić. Wezmę sobie następną. A że jest ich dużo, to na pewno damy sobie radę. O, tutaj mamy takie mniejsze kapusty. Więc napełniam sobie pierw doniczkę. Przy takich mniejszych się to fajnie sprawdza. Robimy dziurkę pikownikiem czy ołówkiem. I do takiej mniejszej dziurki dajemy kapustę. I jak widzicie, efekt jest ten sam, ale na pewno łatwiej przy takich małych kapustach nasypać pierw w ziemi do doniczki, a potem zrobić dziurkę.
i gotowe. Piszcie w komentarzach, czy Wasza kapusta już jest przepikowana, czy jednak wsadziliście ją już do gruntu. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam na inne odcinki, w którym pokazuję, jak wysiewać, czy opowiadam o uprawie kapusty, czy brukselki. Cześć!